coś, o czym chyba wielu z nas nie śmiało, nie pozwalało sobie nawet marzyć, czyli finał Mistrzostw Świata. Szansa na to, by Polacy obronili mistrzowski tytuł. Wielu z nas pewnie w to nie wierzyło, a jednak to może się dzisiaj wydarzyć. Polacy muszą najpierw pokonać Brazylię. Piotr, z ręką na sercu, ty wierzyłeś, że ta nowa drużyna Witala Heinena jest w stanie dotrzeć do finału? Powiem szczerze, że ja zakładałem najpierw ten plan najlepszych zespołów i tak sobie pomyślałem, że jeżeli to się stanie, to wtedy naprawdę wiele jest możliwych scenariuszów i mogą zajść bardzo daleko, bo już będą grali spokojniej, bez obciążeń i pokażą wszystko to, co najlepsze w ich grze. Zanim mecz Polaków, mecz o brąz, Serbowie oraz ekipa Stanów Zjednoczonych. Powiedz, jak myślisz, która z tych drużyn po porażkach w półfinałach będzie w stanie się pozbierać i o ten brąz zawalczyć? Amerykanie znani są z tego, że potrafią się mobilizować. Oni są silni mentalnie, ale Serbowie to też taka walcząca nacja. Ja myślę, że tutaj i jedni, i drudzy zrobią wszystko, aby zdobyć chociaż ten brązowy medal. I tak naprawdę w tym dzisiejszym meczu po prostu zdecyduje dyspozycja dnia, dyspozycja chwili, kilka niuansów, kilka fantastycznych akcji i jedni będą cieszyć się z brązowego medalu, inni będą na czwartym miejscu. Czekają nas fantastyczne spektakle sportowe. Myślisz, że będziesz miał jutro jeszcze głos? Myślę, że tak. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Tyle Piotr Dębowski. Zapraszamy na mecz za chwileczkę Stany Zjednoczone, Serbia, a potem wielki mecz Polaków z Brazylią. Nasi polscy siatkarze najbardziej pani imponują. Myślę, że my to już nic nie musimy. My jesteśmy mistrzami i dzisiaj potwierdzimy tylko to. A wola walki to dzisiaj przekonamy się. Jak... Spodziewaliśmy się, na ile pan się spodziewał przed tym turniejem, zanim rozpoczęły się te mistrzostwa, że Polakom uda się dotrzeć do finału? Ten skład nasz diametralnie się zmienił, mamy nowych zawodników, trwał aż do samego złotego medalu, który przywieziemy. Miejmy nadzieję, że ten złoty medal dzisiaj wywalczymy, ponieważ nikt nie miał pewności, że w tym finale się znajdziemy. Mogliśmy w to mocno wierzyć i trzymać kciuki za biało-czerwonych. Kiedy zdecydowali się... Z takimi kibicami udał poznać się dziennikarzom, kibicom, zawodnikom, a także sędziom z tej porywczej strony, z tego wybuchowego temperamentu i z tego, że bardzo emocjonalnie podchodzi do meczów. Jednak na tych mistrzostwach z każdym kolejnym spotkaniem oglądamy go coraz spokojniejszego. Coach, how it is? You look... Trenerze, czuję się pozytywnie. Wiem, że zawodnicy też czują się dobrze i nie potrzebujemy żadnych talizmanów, by wygrać. Good luck, thank you very much. Tyle trener reprezentacji Polski, Vital Heinen. Zrobili to biało-czerwoni, obronili tytuł mistrza świata. Temu wszystkiemu przeglądał się prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Panie prezesie, wielkie emocje. Jak pan przeżywał to na trybunach? Niesamowite przeżycia. Przede wszystkim oby tak dalej. Wiele osób zastanawiało się, czy ten plan Witala Heinena wypali. Szaleńczy plan. Wiele rzeczy o nim się mówiło, a ten plan wypalił. Czym najbardziej ta drużyna panu zaimponowała? Przede wszystkim zaimponowała mi tym, że podnosiła się z upadków. Ta straszna przegrana z Argentyną, potem przegrana z Francją, już defetystyczne nastroje. I podnieśli się, zrobili to. Jeszcze nie było, jesteśmy dumni. To jest taki young team. Była wspaniała kadra Skorka, Boska, Wójtowicza, potem Zagumnego, Wlazłego, Gruszki. Teraz jest fantastyczna. Mamy złoto. Dziękuję, że byliście z Telewizją Polską. To bardzo dobra wiadomość, patrząc na to, jak spisuje się drużyna Witala Heinena. Liczymy na kolejne sukcesy. Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Kolejny cel to bezpiecznie wrócić do domu i mam nadzieję, że troszkę odpocząć, a potem pomyślimy. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Tyle najlepszy zawodnik turnieju. No i trofeum. Biało-czerwoni mistrzami świata drugi raz z rzędu, a oto osoba, która do tego mistrzostwa swój zespół prowadziła, kapitan Michał Kubiak. Michał, ogromne. Takie bóle, ale to bóle to ma każdy. Michał, ten turniej to była taka trochę sinusoida. W Warnie były te trudniejsze momenty, ty szczególnie je przeżywałeś, bo dopadła cię jeszcze choroba. Całkiem niezły film mógłby z tego powstać. No, ja nie zagrałem rodzinie najbliższym. O tej tutaj też. Moja druga córka także. I ten najsłodszy ciężar, a ten ile waży? To bez nich nie miałoby raz, że sensu. Ważę miejsca i tym wszystkim, bez tych wszystkich chłopaków, którzy byli w drużynie. Im też się należy duże brawa, także no mega. Dziękuję. Dzięki.